Witajcie. Sezon biegowy w pełni, warszawscy biegacze zdążyli już podbić świat, a my dziś wracamy do początku tego sezonu, do 11. PZU półmaratonu warszawskiego. Wzięło w nim udział aż 12 735 biegaczy, wśród których przeprowadziliśmy ankietę. I właśnie o tej ankiecie chcemy dziś porozmawiać. Otrzymaliśmy aż 2,5 tysiąca odpowiedzi, dzięki czemu wiemy, co sądzicie o tej imprezie, co Wam się w niej podobało, a co uważacie, że należałoby poprawić. Właśnie o wynikach tej ankiety, tego badania porozmawiamy w dniu dzisiejszym. Pierwsze pytanie, które chcielibyśmy skomentować, to we wrześniu chciałbym przebiec 38. PZU Maraton Warszawski. Aż 73% odpowiedziało tak, przy czym dla 32 byłby to maratoński debiut. Dla 27 kolejny start w naszej imprezie. Zaś dla 14 pierwszy udział w Maratonie Warszawskim, choć mają już na koncie starty w innych maratonach. Bardzo cieszy nas, że dla większości z Was udział we wrześniowym Maratonie Warszawskim jest celem tak samo ważnym jak udział w wiosennej połówce. A szczególnie interesujące jest to, że aż dla 1/3 uczestników półmaratonu warszawskiego start we wrześniu w maratonie w Warszawie byłby maratońskim debiutem. To właśnie z myślą o tych osobach przygotowujemy specjalne programy treningowe, organizujemy zajęcia FMW Runners, a latem w lipcu w Szklarskiej Porębie specjalny obóz treningowy. Śledźcie naszą stronę internetową www.pzumaratonwarszawski.com i obserwujcie, w jaki sposób można skutecznie przygotować się do startu w maratonie. Bo maraton może przebiec każdy. Kolejne pytanie. Czy byłbyś zainteresowany wzięciem udziału w akcji charytatywnej Biegam Dobrze podczas następnych imprez biegowych? Tak, już brałem udział w tej akcji. Odpowiedziało 9,5% uczestników. Tak, z chęcią wziąłbym udział w tej akcji, to odpowiedź 35,6%. Zaś 28,9% z chęcią wziąłoby udział w akcji charytatywnej związanej z bieganiem, ale nie wie, o co chodzi w akcji Biegam Dobrze. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom akcji charytatywnej Biegam Dobrze. Jesteście pionierami charytatywnego biegania w Polsce. To dzięki Wam rośnie świadomość tego, jak biegać i pomagać równocześnie. Od początku naszej akcji, która zaczęła się podczas ubiegłorocznego maratonu warszawskiego, zebraliśmy już wspólnie 600 tysięcy złotych. To naprawdę bardzo duża kwota. 64% uczestników naszej ankiety zadeklarowało chęć wzięcia udziału w przyszłych edycjach akcji Biegam Dobrze. To wspaniała wiadomość, bo to znaczy, że tych pieniędzy będzie znacznie, znacznie więcej. Naprawdę dopiero się rozkręcamy. Jeśli chcecie wziąć udział w tej akcji, jeśli nie wiecie, jak zbierać pieniądze, jak się do tej akcji zapisać, zapraszam na naszą stronę pzumaratonwarszawski.com i do zakładki Biegam Dobrze. Tam znajdziecie wszelkie niezbędne informacje. A jeżeli zastanawiacie się, kiedy będzie można zapisać się do kolejnej edycji tej akcji, mam dla Was doskonałą wiadomość. Możecie to zrobić już teraz, bo zapisy do akcji Biegam Dobrze to równocześnie zapisy na wrześniowy maraton. Wybierzcie rejestrację na 38. PZU Maraton Warszawski, a w czasie rejestracji ścieżkę charytatywną. Reszta będzie już bardzo, bardzo prosta. Zapytaliśmy również uczestników półmaratonu, czy poleciliby swoim biegającym znajomym wzięcie udziału w kolejnej edycji naszej imprezy. Aż 98% z nich odpowiedziało tak. Serdecznie wszystkim dziękuję, aż 98% pozytywnych odpowiedzi to naprawdę nobilitacja. Mamy świadomość tego, że nie wszystko wyszło idealnie, bo żadna impreza nie jest idealna. Ale mogę obiecać w tej chwili, że zrobimy wszystko, aby zarówno podczas wrześniowego maratonu, jak i w przyszłym roku podczas półmaratonu, jego 12. edycji, wyeliminować wszystkie błędy i sprawić, żebyście byli znów pozytywnie zaskoczeni, aby znów procent tych, którzy chcą polecić naszą imprezę swoim znajomym, był bliski 100. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Wszystkim osobom, które wzięły udział w naszej ankiecie i prawidłowo odpowiedziały na pytanie o to, w którym roku odbyła się pierwsza edycja Maratonu Pokoju, obiecaliśmy 3 pakiety startowe na wrześniowy 38. PZU Maraton Warszawski. Zaczynam więc losowanie trójki szczęśliwców. Mam na kolanach komputer, a na nim listę osób, które prawidłowo odpowiedziały na to pytanie, czyli 2,5 tysiąca osób. Przypomnę, pierwsza edycja Maratonu Pokoju to rok 1979. Prawidłowo na to pytanie odpowiedział m.in. pan Paweł z Ząbek. Panie Pawle, serdecznie panu gratuluję. Jest pan uczestnikiem 38. PZU Maratonu Warszawskiego. Z panem Pawłem zobaczymy się 25 września. Tego dnia na starcie stanie również pan Marek z Nasielska. Panie Marku, serdeczne gratulacje. No i trzeci szczęśliwiec. Jest nim pan Krzysztof z Warszawy. Panie Krzysztofie, panu również serdecznie gratulujemy.
Dziękuję wszystkim za udział w 11. PZU Półmaratonie Warszawskim, wszystkim za udział w naszej ankiecie i mam nadzieję, że zobaczymy się na starcie 38. PZU Maratonu Warszawskiego 25 września. Zapraszam również na naszą stronę www.pzumaratonwarszawski.com, gdzie będziecie mogli na bieżąco śledzić wszystkie informacje dotyczące naszej imprezy. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Do zobaczenia.